Kuko, cześć wszystkim, cześć. Wygląda, że jest jakieś branie. No to na trawiankę wygląda. Tą noskę postoję na z próbą złowienia węgorza. A kolejną idę na leszcze. Cześć, cześć. Ciekawe, czy coś się będzie działo. Ja tam nie wiem, celuloza, kto by to oglądał, nie? Ktoś to ogląda, co? Ten tnie serwery. Cały czas. Cześć wszystkim, cześć. Non stop jest jakiś problem. Dzisiaj nie wiem, która to była godzina. Na spina na surze? Co by można było na spina na surze połowić? Można byłoby iść na Wołżanskie na przykład? Jeżeli dalej biorą na tym 7,5 metra, nie wiem. Nie jestem pewien, nie? Cześć, cześć. Odebrałem dzisiaj tego z naprawy kołowrotek, ten do Ultimy i no w sumie można byłoby iść. Nawet spróbować Wołożana wytargać tam. Jest jakaś opcja. Ciekawe, czy tu coś wyjdzie. Nie wiem, czy twardo, wiesz, tak sobie wymyśliłem, w głowie mi się jakoś ubzdarało, że sobie porobię takie zestawy mniej więcej jak ten, kupiłem sobie spławiki takie duże, dużą wypornością. Pozakładałem mięso i czekam. A jak będzie słabo, to pójdę na ten spot, który wczoraj wstawiłem, ten na spławik i na trzy baty spróbuję tam się ustawić. Pod leszcza może trofkę by się udało wyrywać. Zobaczymy. Jestem ciekaw, czy ten spot dalej działa, nie? Chociaż jakiś miętowy czy coś. Ciepło jest. Nie wieje zbytnio. Trawianki wchodziły. Jedną mam, jedną zacięłem, bo te trawianki to też pozacinać, to też jest dziwnie. Coś mi tu się nie podoba z mikrofonem.
Cześć, cześć. Naprzeciwko mówisz? Tu coś trzyma. Tu coś trzyma, ale to nie jest węgorz. Węgorz tak nie bierze, nie? Już no właśnie to jest fajne, że można sobie pochodzić za tym szczupakiem, nie? Tylko że teraz. Dobra, biorę to. Trawiane. Coraz częściej zauważam, że z tym szczupakiem jest tak, że on tam jakby niby spod działa, ale on nie działa o tych godzinach. Czyli powiedzmy, jeden działa rano, drugi w południe, czy tam w cały dzień od 9 do, nie wiem, 16, a kolejny działa wieczorem dopiero o 20. Więc jakby faktycznie człowiek tak sobie troszkę ogarnął, że ten tutaj wchodzi, ten tutaj, ten tutaj, to można tak by całe łowisko obskoczyć, nie? Na żywca? Jakby na żywca, nie wiem, jak masz jazgarze, to można próbować kombinować z tymi, nie? Właśnie jakieś miętusy. Może trofka by siadła. O konie. Na chtubie, ale trochę ryzykowne, nie? Następny zestaw, jak tu masz Posejdona i Taigę? Nie wiem, to już coś na grubo, nie? Zęby zacisnąć. I lecisz do tego, nie? 120 tysięcy. Cześć, cześć. No, szczupaka ty, no szczupaka mógłbyś spróbować, tylko on takie bardziej żywe też oko nie lubi. Już pamiętam, jak kiedyś ten, jak kiedyś Jacek chyba dorwał tego jakiegoś szczupaka fajnego na jakiegoś tam karasia. On chyba nie był już taki tam w miarę ogarnięty. Czyli co? Tego, Jakub, byś musiał, no nie wiem, elektro, nie? Weź teraz 120 tysięcy nazbieraj na elektro, plus Poseidon za 40 parę. Jak daleko na żywca rzucać? No tak jak tu łapiemy. 7-8 metrów. Jak podejdzie. No właśnie, nie? Weź teraz na HSV, uzbieraj 2700, tak? Czyli ile on tam kosztuje, a uprzyj się i nazbieraj 120. To jest właśnie to. Jest jakieś branie. No ale to znowu trawiana trzyma tylko. Ja już się uparłem, że postoję tą nockę za tym węgorzem, to postoję, ale następną idę na tego leszcza, co wczoraj nagrywałem. I zrobię trzy wędki na pęczak. Jak węgorz ugryzie, to zupełnie inne branie będzie. I ten, pamiętajcie, łapkę w górę. Chyba to się przydaje. Chociaż patrząc pod innym moim kanale, łapki w górę są dawane, po czym znikają. Tak samo i wyświetlenia, także szkoda gadać.
No znika, znika. Tak po prostu sobie znika. YouTube wie, co robi. Jest i nie ma. Dwa, jeden, sześć, siedem. Wiesz co, nie byłem tam parę dni. Dzisiaj próbowałem sobie połowić tutaj. Tutaj. I tak mniej więcej od... Zacząłem rzucać od 9 rano w grze do 13, 14 brały. Później już było słabo, na następny dzień padał deszcz i w sumie nie wiem. Tam miałem za 90 srebra. Ale fajnie zrobili. Chyba fajnie, nie? Obniżyli tą wagę czatówki z 3 kg na 2. I węgorz. Spaliłem węgorza. Za szybko go wziąłem. To chyba był węgorz. Mogłem poczekać. No i te czatówki tych węgorzy. One tak, ten, chociaż niekoniecznie to musiał być węgorz, bo za szybko jechał w bok. Z reguły on tak podbija trochę ten spławik do góry i wtedy dopiero zaczyna coś tam płynąć. Ja mam ustawione od 1,1 metra do 1,3. Zoom? Zoom, jakby chyba złapał, to by był problem. Ja pełnią. Ale na pewno kupię te trzy kije, co rozmawialiśmy ostatnio na koniec transmisji. O tych na 22, na 22 kg mają wytrzymałości. Będę się wygłupiał z tymi samurami. Ale mam do zmontowania film. Tutaj na tym 3, 5, 5, 8, tak? Dzisiaj łapałem amury na ziemniaka. To mam do zmontowania. Miałem 150 chyba srebra czy coś takiego przez pół godziny. Ale sam ziemniak. Do tego wpadł 22 kg czarny. Przepraszam, ciemny amur. Dobra, ktoś chce iść na zawody? Zrobię zawody następną godzinę na Leszcza. Tylko teraz się zastanawiam, jak je zrobić. Zrobić je takie ogólne, czy zrobić tylko na bata? Jakby to ogarnąć? Ja się będę na pewno batem bawił. Jak wczoraj łowiłem, to nagrywałem i działało, to dzisiaj może też będzie działało, nie? Tylko nie wiem, jak się na tym pomoście pomieścić. No, czy niby się da tam ustawić, ale czasem jest problem. Tu świeciłem, mam chyba lampę, o, będzie lepiej. Kici, kici. Dobra, mam nadzieję, że węgorz żaden nie ucieknie. Ale nie tutaj, łopie, gdzie ty wchodzisz?
Bierzemy total i weźmiemy, gdzie jest leszczyk. O. Fajnie, nie? Nie, Mati, skasowałeś, debilu, to. Dobra. Startu robimy. 17:50. 60, o, na pewno. 40, 50, 50. Jak zrobimy do 50, 45, to byłoby 18 w grze i zawody byłyby do 6, to bez sensu. Od 20 zawody. 21, dobra, 50 jest najlepiej. Dobra, zrobiłem zawody. Byłem wtedy na transmisji, później już nie byłem. To się wygłupiałem na miodowe. To nawet te potrafią taranie brać. Miałem tam, nie wiem, z 6 linów może? 5? 6 linków. Musiał iść tak jak Suicide był tam. Ten. Bo on tam miał 3 trofki w nockę. Na porzeczkę. Najgorzej z czasem, bo jak wybiorę sobie jeden spot do nagrania, czy drugi i nie pójdę, tylko pójdę na inny i tam nie trafię, to już znowu stracone czasy. To jest najgorsze. Dobra, trzeba opis transmisji zmienić. Tam coś bierze? Nie. Te muchy się zleciały. Na Leszcza? Wczoraj nagrywałem. 0,950 na pędzak? Mówisz w tym miejscu cały za poziom? Mnie to jakoś wzięło, bo zawsze tu chodziliśmy do tego szczupaka obok. Mówię, a rzucę sobie na szczupaka, nie? Szczupak wyszedł, jeden, drugi, trzeci. I wtedy mówię, jak już tu jestem, mówię, ciekawy pod węgorza wygląda, to też rzucę i to się nagrało.
I teraz znowu trawianka tam siedzi. Jak ja ich nie lubię. Już żeby jakaś taka 400 siadła z gaską. Jedno branie było jak węgorzowe. 6-7 metrów nagrywałem wczoraj. Na pomoście tam stałem. Ktoś do zawodu wskoczył. Będzie 7 czy 8 rano. To się przestawiam z tych węgorzy, idę tam. Masakra, nie? Z tymi węgorzami tak jest. To jest tak strasznie... Nie wiem, jak to określić. Nieprzewidywalne, o. To by pasowało do tego. Ja tam jedynki używam. Z reguły. No, chociaż wiecie co, nieraz się wydaje, że niektóre spoty, na przykład a propos tych, a propos węgorzy, to sporo tych teraz rekordów, co są teraz w tym tygodniu, to Chińczyki łapią właśnie na baty, nie? Przykładowo tutaj teraz łapali przy namiocie, no to oni tam jeden łapie 1,15, drugi 1,45. 35, 1,35. Także cześć, cześć. Także oni tam łowią normalnie na tego, nie? Na baty. No, jakiś mi tam pisał nawet. Mam jakieś tutaj, gdzie są wiadomości od Chińczyków. O, tu są. Pisałem. Także oni kombinują. Właśnie trawianki tylko podeszły, ale robię zawody teraz na tego, na Leszcza, na Spławik. Teraz się przestawiam w inne miejsce, tam gdzie wczoraj nagrywałem spocik. Jeszcze daję szansę tym węgorzom. No takiej 9 rano można postać, więcej nie ma sensu. Się uparłem na te spławiki, mogłem jedną gruntówkę zarzucić. To byśmy wiedzieli. Może miętusy by wychodziły, to wiecie, to jest jakiś taki miernik tego, że dalej ten spot działa podobnie. Nie? Zresztą takie miejsca, w których o tam patrzę, nagrywałem, to tam mniej więcej pamiętam. Wychodziła ta ryba, ta i ta, plus węgorz. No to wiedziałem, tak? Jak poszedłem tam sprawdzić za 3-4 dni to samo miejsce i teraz nagle mi się pojawiła ta ryba, taka ryba, której prędzej nie było ani razu, no to już wiem, że to miejsce zrotowało, nie? Pastek chcesz? A po co? Pastę mówisz na lapku? Nie, laptopy lubią to, nie? A co, wszyscy się bawicie tam na porzeczkę? Na tej, na tym dońcu? Dobra, zmieniamy to miejsce.
Idziemy po tego leszcza. Także ten, zapraszam do zawodów. Dopiero 17:50 to odpalę, bo prędzej nie ma co i tylko pół godziny robię te zawody, bo też prędzej nie ma co. I dłużej. Jak zaczniemy gdzieś mniej więcej... Zacznijmy mniej więcej gdzieś tam, nie wiem. No na Surze też są płotki. Zaczniemy właśnie gdzieś 17:50, to będzie 21 w grze. Więc te 12 godzin do 9 rano to w sam raz będzie. Dobra, muszę te spławiki zostawię. Teraz te kije ustawia się. Jak tu się zmieścić? Wam powiem, fajnie to wygląda, nie? Wiesz, sobie pływają. Cyknę sobie fotkę. Dobra. A może by na te haki połowić? Dobra, z ciekawości zostawiam. Już wydaje mi się, że... Plan miałem inny, że chciałem je zmienić. Wydaje mi się, że nie będą dobre. A już dzisiaj się pomieszam. 18 gram. Masakra. Tu jest branie. Jest mały kleszczor. 98 gram. Dobra. To teraz jeszcze podnęcimy. Mam zanętę normalną. Jakąś zanętę normalną. Mam zanętę normalną. Ile tu procent? 40%. Tripod z desek. Ej, fajnie to celuloza wygląda, nie? Aż sobie zjem. No bogato. O. O. Jak ostatnio kombinowałem z tymi leszczami, pamiętam na spławik. Szkoda trochę tych brań, bo tak jak bierze coś tam, rzucicie sobie jedną albo dwie gruntówki, no się nie przejmujecie. Raczej ta ryba się sama zatnie i nie ucieknie przez jakiś czas. A tutaj to może być za późno już. Jest co, z reguły używam tą taką normalną zanętę, nie? Ale czasem tą tam swoją kombinowaną. Nieraz albo jakąś tam tą, w zasadzie ta normalna plus jakieś tam, nie wiem, białe robaki, czerwone, posiekane robaki takie tam wrzucasz. Tam za dużo kombinacji nie trzeba. Dobra, kładzie. I tego nie lubię, bo tam teraz ryba leżała. Ale to jest fajne w tych leszczach, jak one wykładają ten spławik. Dobra, na leszcza trzeba poczekać, jak wyłożę. Ale ja te zawody robię ten pod sumę kilogramów, także to się nie liczy jakaś mega ryba, tylko jak najwięcej. Co to za wędki? Każda inna. Ja kiedyś miałem manię kupowania tyczek i tak kupowałem. I teraz znowu kupię następne. To już jest na pewno. Tylko teraz nie wiem, czy tą kasę już teraz wydać na 3 baty, żeby się czasem głupio pobawić na transmisjach z samurami, czy która teraz się wyłoży. Aj.
Właśnie w takim stanie chyba jest bez sensu to zacinać. Ostatnio też tak robiłem, że czekałem, czekałem. To trzeba poczekać, aż się wyłoży. Albo haczyki jakieś się ogarnąć. Trudno powiedzieć. Chyba, że to są jakieś tam małe karaluchy, nie? Chociaż z tymi leszczami to nie jest tak, że ten... Jak w realu. Że jak tak podniesie, to też przecież można zacinać, nie? Lipienie, sirotki, no. Nieraz było tak, że jak nagrywałem sirotkowy spot, to tam brało wszystko, jazgarze i ten krąpie jednocześnie, kurczę. Eldorado, nie? W pół godziny raz miałem 250 srebra. To nawet więcej, to jest jakiś karaś. To nawet więcej sporo niż mówiąc leszcze. Tutaj na tych leszczach wczoraj miałem chyba 140 w te pół godziny jakoś. Wydaje mi się, że sirotki. Zwłaszcza, że tam, nie wiem, jakiś tam spory czas temu już. Ale jednak oni zboostowali tą populację sirotki. Nie było jej tyle tam na tym krętym strumyku. Teraz to jest dużo. Jakieś naprawdę było bardzo trudno, zmieniam te haki, było bardzo trudno złowić sirotkę. Teraz jak już widzicie, że jakiś spot tam działa, to złowić nie jest tak ciężko. Ja nie mam dalej trofki. Nagrywam te spoty. Sporo ludzi na tych spotach, które nagrałem, wiem, że też złowiło trofkę sirotki, ale mi nie daje, nie? Tylko, że to ja wiele razy mówię, ja tam staję tylko na chwilę i sobie idę. Pół godziny do godziny na danym spocie. Jak działa, to na nim stoję. Jak przez chwilę w ogóle nie działa, to już idę sobie. Dla mnie to jest marnotrawstwo czasu, nie? No i leży i nie ma ryby. A spławiki według mnie są dobre. Tak się przynajmniej kiedyś łowiło. Duży spławik, żeby to wyłożyło ładnie. Chyba, że ogarniemy troszkę inne haki. Wiesz co, jak ci się leszcze nudzą? Chociaż tutaj całkiem dobrze dało, nie? Nie wiem, czy w kawiarni jest. Jak jest leszcz w kawiarni, to się opłaca i czy na tego leszcza, jak nie, no to... Jak ja tam to konto prowadziłem, to tak, albo jestem na drugim koncie. Ale jak prowadziłem tamto konto, na którym czasem nagrywam właśnie te karpie bez zanęty, albo z tą słabą zanętą, no to głównie leszcz, jakiś ten, ewentualnie właśnie na transmisji dobijałem, wtedy latałem, szukałem tych spotów, tych właśnie pod kawiarnię, jakieś uklejki, żeby zaliczyć. Uklejki dosyć fajnie się zalicza. To też można szybko dorobić się na nich. No i te szczupaki, nie? Teraz. Przy tym jak zrobili szczupaki te 2 razy 2 kg i czatówki są 2-kilogramowe, no to dobrze to wychodzi. Gorzej mi wychodzi łowienie teraz właśnie tych lipieni na Białaji. Kolejny raz już więcej łowiłem bolonką. Że chyba tą bolonkę zmodyfikowałem, nie? Ten sam hak, tylko tu miałem muchę założoną. To wczoraj było wrzucone? Wczoraj wrzucone było na główny kanał.
Taki sobie musisz zestaw zrobić kiedyś. No nie musisz, no ale to warto. Fajnie się farmi. Mam na tym kanale? Na tym kanale był film. To jest test zestawu za 1500. Później kupiłem sobie taki drugi zestaw. Dwa takie zestawy mam z tym meteorem. 1500 cały zestaw. I kupiłem drugi zestaw dla jaj. I odpaliłem transmisję. I na tej samej transmisji złowiłem trofkę tego. Jak on tam się nazywa? Lake Trout? Co to jest? Palia, o, palię złowiłem. Na tej samej transmisji, kiedy kupiłem to drugiego kija dla jej. Wiesz co, te meteory są całkiem fajne. Ja w ogóle ten zestaw sobie tak wymyśliłem, bo tak, miałem kupione meteora specjalnie pod... Tam jakiś karaś bierze. Specjalnie meteora miałem kupione albo pod tego linera. Chociaż nie, to jest ten zwykły. To jest ta fortuna. Ja się zastanawiam. Pod tego, o. Pod tego kupiłem sobie specjalnie. Taki zestaw miałem lekki pod lipienie właśnie. I ten meteor był kupiony pod to. Mówię, kurczę, całkiem się dobrze sprawuje. On kosztuje jakieś 800 czy 900 łącznie. Razem ze zmianą nie przełożenia, tylko tego hamulca. Siłą hamulca do 9 kg modyfikacją. No na razie. Trzeba tu będzie podnęcić. No. Ja wychodzę z założenia, że jak ma dać trofkę, to wyjdzie w końcu, nie? Taki jest fakt. Kiedyś da. Już nie będę stał specjalnie parę dni, godzin stał. Jak mogę spróbować nagrać 3-4 inne spoty, nie? Jakiś przynajmniej jeden ogarnąć z tego. Ciekawe pytanie ci powiem. I nie możesz jej zwinąć, tak? No to chyba nic nie zrobisz, nie? Możesz jej print screena zrobić. Podbierakiem jej nie chcę podnieść, tak? A nie wyciąga tego podbieraka, czy co? Tu bez sens. Podbierak nieraz się da prędzej wyciągnąć. A, super. Możesz to nagrać, nie? Ale odwalają z tymi serwerami znowu dzisiaj. Dobrze, że miałem słaby film, ale ostatnio też miałem parę razy tak, że mówi, dobra, no to szybciej się jest przelogować, nie? Jak gdzieś jestem w jakimś łowisku, gdzie jest daleko, no to nie chce mi się iść. Mówię, dobra, wyloguję się, przeloguję i wbiję sobie jeszcze raz. A tu się zalogować nie dało. To było gdzieś koło godziny 14. No po 5 minutach mnie wpuściło.
Na 6 godzin dzisiaj robią reset. Ciekawe, co zrobią. Ale takiej informacji nie widziałem. Chyba, że update'owy, co? Czy nie? O nie, o 22 update'owych testów nie, tych resetów nie robią. Ale to coraz bardziej denerwujące się staje, bo część osób ma czas tylko na przykład o 22. Nie wiem, skąd oni sobie 22 wybierają. Jak z dupy to jakoś wybrali tą godzinę, naprawdę. Ktoś po robocie przychodzi, premkę ma wykupioną i chciałby sobie pograć, a tu cyk, serwer nie działa, nie? Już pomijam kwestię, że się w dzień wysypuje. Bardzo niedobrze. Powinni rozdać znowu rekompensatę. A sobie wbiję na tego RF4. Jest coś napisane? Strona w ogóle działa? RF4 Game? Coś się tam załadowało. 4.4.2 dnia 5, czyli jutro. Ha, to oni jutro, cześć, jutro jest ten reset, 5 lutego o 22 i będzie reset razem z aktualizacją gry. Pęgi będą w rekompensacie. O, to by była rekompensata, nie? Już to widzę. Nie wiem, coś powinni dać znowu za to, że się nie da grać. Jakieś dużo nagrywałem w ogóle. Teraz bym był wkurzony, bo jakoś mi się udaje nagrać w dzień. Albo gdzieś tam powiedzmy 15-16 i te spoty w miarę na bieżąco daję. Kiedyś częściej się zdarzało, że nagrywałem gdzieś właśnie po 22. Składałem sobie to na drugi dzień i udostępniałem wtedy gdzieś 15-16 już gotowy materiał. Teraz tak nie jest. Ale jakbym dalej robił, to bym był wściekły. Do tego transmisji się często robiło gdzieś po 22 w tygodniu. Walają po całości. Ciekawe, czy ta aktualizacja klienta to będzie. Właśnie dobra, zapraszam na zawody, nie? Bo jeszcze 13 minut. Rusek pisze go, nie widzi, że się tam na 150 jest napisane start. Nie wiem, nie rozumie po polsku. Liczb cyrylicą nie mają chyba, nie? Tak mi się wydaje. No i ciekawe, czy oni zrobią jakąś aktualizację? Większą? Coś dodadzą? Czy to tylko bałwany pozabierają? Wszystkim dali, wiesz, za jakiś tam okres między, nie wiem, tam 22 czy 4, jakoś tak było, że między tymi dniami, jak robili, wprowadzali ten update, tam ludzie mieli problem z logowaniem, to za to tam była rekompensata i za któryś tam dzień stycznia była rekompensata.
Wiesz co, celuloza, nie? Nagrywałem te worki. Nagrywałem te worki i z każdym otworzeniem kolejnego worka stałem się coraz bardziej niecenzuralny i ostatecznie materiał nie został sklejony. I nawet nie wiem, czy ten nagryw złożę. Chyba w takim przyspieszonym tempie, nie? Z muzyczką jakąś. No każdy dostał premkę. Nie, tragedia była, nie? Gdyż ten czas poświęcony na otwieranie tego, no to jest tragedia. Znaczy na łowienie tego, to jest tragedia, nie? Kompletnie niewspółmierny. Mówię, jakieś tam powymyślali tego, te jakieś tam dziwne rozmiary i tamten. Może dostałeś premkę, tylko nie wiesz. Musisz tu wejść w gifty i tu masz takie coś. O. Ona nie jest aktywowana. Ja na każdym koncie to dostałem. Wtedy wchodzisz w to i tu masz use, nie? Albo tam po polsku nie wiem, czy tam jest normalnie użyj. Celuloza, co za przypadek, nie? Ja dostałem ten kij za tą trzecią misję od końca premium, ale to chyba każdy dostaje to, nie? Dziwne. Dobra, rzucamy dziwną zanętą leszczową. Która jest dziwna zanęta leszczowa? O, ta jest dziwna zanęta leszczowa. Teraz ten tu natruje. W ogóle nic nie będę łowił. Wszystko padnie. Ta, co teraz bierze, to ona po prostu jest pijana chyba, ona nie wie, że tam co ja tam wrzuciłem. Dobra, 3 godziny, 4 godziny do startu. 8 minut, to się zgadza? Dobra. Idę, siusiu, zaraz wracam. Jestem ciekaw, co ten Rusek tam pisze.
coś się zaczęło dziać. Jak ja to zrobiłem? Chyba na jednym zestawie zostawiłem ten spławik, haczyk. Tamto nie. Haczek, haczek, nie? Co, ja już znowu zaczynam mierzać. Tam nie, to nie jest branie leszczowe. Jakiś karaś, albo nie wiem, co to jeszcze może być. Trochę przesadziłem z tymi spławikami chyba. Nie lubię na nie łowić, ale lepiej byłoby mieć założone te takie 3,5 grama. To są chyba 5,5 grama. A te 3,5 byłoby lepsze może, wydaje mi się. Tak zanęciłem na leszcze, że mi karasie podeszły. Dobry, mam zanętę. Ale nie na tą rybę. Co to będzie? Liny. Liny tu wychodziły. Zwłaszcza, że wrzuciłem kaszemanę chyba, nie? Jako bazę. No na razie, na razie. A wbiłeś na tego? Na surę, tak? Na płotkę. I to jesteś na tym spocie, na tym tutaj po prawej, czy na tym trochę tam bardziej w lewo? Jak się z nimi skontaktować? Nie wiem, do lewo pisać. Ale ty korzystasz z tego, klienta Steamowego, czy tego osobnego? Co ja tu nawrzucałem? To taką moją zmutowaną zanętę na leszcza. Leszcz. Gdzie ona jest? Leszcz plus? Nie, to wtedy Brim jest chyba pisany. Tylko nie wiem, którego wrzucałem. Tego z trzema plusami, chyba tego. O. Tam jest chyba kaszamana, to pierwsze. Ochotka, białe robaki. Siekane robaki. Traktor czosnkowy. Ale on taki ten. On taki nie bardzo mi się wydaje. Dobre pytanie, czy Steamowcom rekompensatę dawali właśnie? Tego nie wiem. Steamowcy mieli problemy z logowaniem? O rekompensatę za te problemy, jak były z logowaniem między tam, nie wiem, 20 chyba, 2 a 4 i później coś tam w styczniu. 7 dni premium ludzie dostali. Szymon mówi, że dostał. No pytanie, jak oni ocenili to, że ktoś miał problemy z logowaniem wtedy. Tego to ja nie wiem. Wiem, że na każdym z tych kont, które ja mam, czyli tych trzech, to mam to. Na każdym miałem problemy. Bo na każdym coś nagrywałem. Póki co to leży. Będę chciał tam wam coś powysyłać z tych kont. To będę miał jak to zrobić. Coś się tu zaczęło dziać.
Dokładnie. Sami złodzieje. A czym więcej ludzi, tym więcej kasy, coś mi się wydaje, do nich płynie. W ogóle po tym, jak wprowadzili Norwegię, to przecież tam każdy na skróty leciał. Ile ludzie kasy wydali na te wszystkie te kołowrotki i na inne rzeczy. Dożywotnie wstęp na Norwegię sobie kupują. Książki. Wszystko za golda leciał. Wyprawy też kupowane są za golda. O, tego to jeszcze nie grali. Moja zanęta jest dobra, ale nie na leszcze. O, Ruski tu wchodzą. Ciekawe, dlaczego ja nie mam flagi. W ogóle mi nie ładuje tego, nie? Nie ładuje mi ikonki. Ale przynajmniej strona działa. Start? To mogę startować, bo już chyba nikt nie wbije, nie? A w ogóle 17:50, dobra, to poszło. Dobrze, że mówisz. Ja chciałem bardziej do 21:00 czekać, ale to bez sensu. No, tych ryb pewnie mi w ogóle nie zaliczę do zawodów. Tak czuję. Bo one chyba brały jeszcze przed tym, jak wystartowałem. To też jakoś tak jest. Nikt jeszcze gramów nie zaliczył? Nie wiem, kiedy ten kij dla zabawy zmienić na czosnek? Generalnie jest jakiś taki podział w rekordach tygodnia leszczyka, że i są ten, i jest pęczak, i jest czosnek jeszcze. Ale dwa pierwsze miejsca wczoraj były jeszcze na pęczak, dzisiaj to już jest na grubo. Na teleskopie jak to wygląda, tygodniówki. Nie ta ryba. Pęczak i twaróg na komarówce, ale to są stare rekordy. To już jest tutaj. Zobaczcie, jakie ryby, nie? 7 kg leszcze. Czyli w zasadzie pęczak. Jeszcze coś zrobię. Ustawimy, żeby to było głębiej. Tylko z dużym spławikiem jest ciężko wyczuć dno. Zmienię te spławiki na jakieś inne. Takie, żeby się wykładały. Na tym jednym ich będzie tam. O. Ten na pewno jest za głęboko ustawiony. Bo wtedy tak wystaje. Tak jak tamten. O. Tylko leszczyk z dna, nie? Wyłożyła się męczę tutaj z taką rybką. O. Zahaczył się. Właśnie.
Nieraz robiłem tak, jak to teraz zrobiłem, czyli żeby tak całkiem nie spłoszyć tej ryby, bo wiadomo, że jak się wyciągnie, to już jest koniec, nie? Jak nie jesteście pewni, to można wziąć tak, o tak lekko. Jak ryba się bawi, to raczej nie ucieknie, o tak jak teraz, nie? Brała i chyba wróci. Albo spaliłem za mocno w ziemię. A może i nie. Ciekawe, nie? Te brania są na to piórko. Może. Na pewno duży problem jest przy piórkach. Jak jest duży wiatr, to nie ma szans w ogóle połowić, bo to cały czas leży. Zobaczcie, jaka jest poprawa, nie? Wymiana tylko z pławika. Teraz co chwilę ryba na tym wychodzi. No to wymieniamy. Na piórka. A, chyba zostawiłem lampę. Spławik z aromatem to jest? Piórkowym. Dobra, to też wymienimy. Niech zostanie ten dziadowski haczyk. Siusiajt, ładnie tam te płotki łapiesz. Jaki tro! Oh my god! Widzicie u mnie na czacie, co wyskoczyło? Kamil złowił właśnie płotkę, trofkę płotki. Fajnie, nie? Złowić trofkę płotki. Tylko, że waży 1,999. 1 gram do rarki płotki. Zabrakło. Masakra. Jak w zawodach wyglądamy? O, Mati łowi na bata 9 kg ma w siatce. Właśnie, zawody są fajne, bo widać, ile się ma kilogramów w siatce. To mi się podoba. No i teraz pytanie, czy zmiana spławików tak pomogła w tych braniach, czy po prostu jest teraz tak fajna godzina na te leszcze, nie? Bo fakt, godzina jest dobra na leszcze. Karaś mi tu jakiś bierze, a tam trofki biorą. No i tu poruszyłem, nie było problemu, nie uciekł. Ale wam to grubo w wodzie, w ogóle Kamilowi to tam. To już w ogóle przesada. Kamil siedzi na tym, na jeziorze, na tym,
Ładodze czy na tym, na Surewiu? I wtedy ta rarka na Ładodze tam siadła, tej płotki. W ogóle. Sobie myślę, miałem tak, w tamtym roku miałem na pewno płotkę na Ładodze i rarkę i tego miałem. Karasia chyba, nie? Też dostałem. Trofkę. Rarkę. A i spaliłem to branie. A tu nawet za intensywnie brało jak na lina, wydaje mi się. Tylko że na tej ładodze ja tych trofek tak dużo nie połowiłem. Siadła ta wtedy rarka jakaś taka tam ledwo co trochę powyżej tych 2 kg i to byłoby w sumie na tyle z takich ryb większych. Ile mam? 12? No, kosa 10 masz? Już 4 z ładoki masz? To nieźle. Nie, ale się śmiałem z tych płotek. Oni tam te zbustowali też te płocie. Też więcej kasy dają. A do tego, no jak taka trofka dojdzie, albo w ogóle rarka, to już w ogóle szczeka to kasa jest. Tylko z takich najmniej problematycznych ryb, nad którymi prawie nie trzeba myśleć, sprzętu prawie nie trzeba mieć. I tak chyba są leszcze. Siedemdziesiąt, 700 srebra? O, cześć, cześć. 700 srebra miałeś 72 ryb? To ładne jaja. Nie wiem, jakie leszcze trzeba było mieć w siatce. Spławiczek, spławiczek. A tak mało ludzi łowi płotki. A tutaj też na tym, na Starym Grodzie da się połowić płotki fajnie. Są miejsca. Chociaż nie wiem, czy trówkowe, żeby tak hurtowo wychodziło jak tam, nie? Chociaż zbyt rzadko stajemy. Może jakby się ustawił, zrobił sobie jakieś zawody na podpłotkę. Co miejsca, w których można się pobawić? Ile ja tej płoci mam? Czy płoci, leszczy? Mam jakieś sensowne? Mało. Może o drugiej, trzeciej ruszę. Biorą, biorą. Bo szkoda, że przy okazji inne ryby tam nie biorą, nie? Tak jak się pójdzie na morze, a tu wyjdzie ta ryba, albo ta wyjdzie, albo ta. Jak nie ta, to inna. Do tego jeszcze pełno ekspa wychodzi, a tu jak tylko płocie, to płocie. Chociaż na Ładudze to tam jeszcze potrafią inne wychodzić. Co się chomikowi stało?
spaliłem. Muszę bardziej cierpliwie. Że jak za długo już leży, to może ruszyć tylko lekko na bok, żeby tej ryby nie spłoszyć. Jest szansa, że się zatnie. Jeśli nie zatnie, to wtedy jest jeszcze szansa, że wróci. Czyli to jest znowu ten, to jest ten sam spot tutaj na tej chatce od kawiarni? Znowu tam wchodzi? Zabranie dziwne. Gdzie ty stoisz? A to ciekawe. No to tam jeszcze nie myślałem, żeby łowić tego potek. Jakieś inne miejsce. Na ten, na wagę. Na sumę kilogramów. Według mnie to jest ten. Wiecie jak w ogóle z ręgiestrowką i takie tam, nie? Nie lubię tych zawodów takich ten. Na największą rybę. Szkoda, że jak się ustawia zawody na trzy gatunki przykładowo, to też się nie da ustawić na sumę kilogramów tych ryb, nie? Też byłoby fajnie. Wydaje mi się, że ustawiłem na 99. Tylko, że to są zawody na spławik i mało osób przyszło. No teraz to pocisnęłeś, nie? Z tą... Lina wytargał. Tobie ostatnio za dobrze daje. Ewidentnie podpłaciłeś tam. Była premka kupiona. Zrobię to tak. I tu tak samo. O, widzicie, zacięło się teraz. Jak tak leciutko ruszyłem. Tylko, że tam liny też potrafią wchodzić, ale... Celuloza? O, celuloza jest uparty, nie celuloza. Nikt tak uparty, jak on to nie jest. On siedzi. Jak siatki z łowiska nie wyciągnie, to z łowiska nie schodzi. Kto nie był na jabie, tego nie zrozumie. On chyba siedział, a zrobił pełną siatkę i to chyba na premce, co celuloza? Ja nie wiem, ile mu to zajęło godzin wtedy. Ale ty dalej celu zaciśniesz, nie? Jak wbijesz już na jakieś łowisko, to nie odpuszczasz. Musi się bilet zwrócić, pamiętajcie. O, nie spuszyłem ryby. Dobra, czy zanęcić jakąś trutką? Czym by tu zanęcić teraz? Mam tu jakąś trutkę? A to co to jest? To jest anyżem. Dobra.
Zobaczymy, co się stanie. Ja na morzu zrobić siatkę, to tam ile to tam zajmie, powiedzmy, na prędce. Nawet spływać nie trzeba. Dużo ludzi lubiło też łowić sobie ten. Lubiło sobie łowić na. Na tym. Nie jeziorze Ładoga, tylko na archipelagu, nie? No bo tam też potrafiło rybę dać. A jak nie dawało tu, to się płynęło trochę w inne miejsce i też można było nie schodzić i próbować cisnąć, aż się wyciągnie całą siatkę. Ta sama zasada na Norwegii. Bo na karpiach to nie wiem, ciężko. Bez reloga to. Zresztą relog nie wiem, jak to pomaga. Ale co, nie ma tego archipelagu? Nie wiem. Kiedy ja nagrałem jakiś spot tam. Po tym, jak popsuli ten. Popsuli te trolling, to ciężko jest w ogóle. Teraz niby to naprawili, nie wiem. Ja tam próbowałem coś łowić na tym. Na quarry ostatnio. Złowiłem tęczowego 3 kg. Złowiłem, nie wiem, co tam jeszcze. Jakąś palię 5 kg, to byłoby na tyle. Co to za połów? Strasznie to słabo wygląda wszystko. Który level jest maksymalny, wiesz? Nie wiem. Kiedyś maksymalne to był 40 czy 39. To się zastanawiam. Dlatego tam na tym jednym takim poziomie masz tam, że 90 milionów punktów trzeba wybić. Z tego powodu to jest. A później kolejne poziomy to jest mniej. Tam chyba 45, 50, 55 i to tak rośnie. Ale jeden z takich właśnie, bo on był kiedyś maksymalny, to ciekawe, czy teraz serwery wywaliło. Nie, ryba się wczytała. Myślałem, że koniec. Dziesiąty poziom, ale nie wiem, który mam manę poziom. Na stronie RF-ki widać, jakie są poziomy w Polsce najwyższe. 56? Tam już są chore ilości ekspa do wybicia. Teraz są chore ilości, ile ja tam mam na tym, na Kaziu na 47 do wybicia. Gdzie dopiero później. Tak naprawdę to tam wiecie, ile to tam daje. Nic. Teraz to ładny wyszedł. Brzaneczka z Achtuby. 14 gratki. Ja tam byłem, to mi nie. Miałem dwa takie tylko. Dobra, ja u siebie na Discordzie? Nie, dobra. Musimy zobaczyć, jaki jest top 1 w Polsce. To jestem na tym. A to w aktualnościach gdzieś coś było? Najlepszy. Pink Wings ma 53 poziom. Za nim jest Many 53. Dyzioka 52. Takie są levele.
Już tamten. Teraz na tej Norwegii, bo tam jest premka aktywna na Kaziu. To na tych śmiesznych małych rybach w pierwszą godzinę. To nawet ja nie liczę, ile tam jest kasy, expa, ale tam już, nie wiem, na filmie jakimś by było ostatnim widać pewnie. W ogóle się nie skupiam, tam jest parę milionów, a dopiero niedawno wszedł ten 46, nie? Już myślałem, że spalę. Co to jest za ryba? Chleszcz. Chomik tam na grubo dzisiaj idzie. Wędkę teraz złamał prędzej kołowrotek. Teraz się wędka złamała. Co on tam zarzucił do wody? On se jaja robi chyba. Ewidentnie to było dla jaj. Dobra, w linkach na Discordzie, w pierwszy ten wejdę. Chomik siedział teraz na tych jesiotrach. Na jesiotrach był na tungusce, z tego co widziałem. W ogóle on jest uparty na jesiotry. Gdzieś jest jakiś fajny spocik jesiotrowy, czy na chtupie, czy na tungusce, to on zawsze idzie. Dobra. Tu były chyba XP level, o. Nie wiem na ile, ale w tym skrócie googlowskim, który jest tam u mnie link na Discordzie, maksymalny level tam jest założone 55. Dobra. Też dłużej transmisji dzisiaj nie będę prowadził. Za chwilę, jak skończymy te zawody, to będę kończył. Pójdę rybki jeszcze sprzedać. Bo robotę do ogarnięcia jeszcze. $60 w plecy? Czy faktycznie chomik coś połamał i to nie było dla jaj? Jest co kiedyś było mowa, nie pamiętam dokładnie ile, żeby teraz nie skłamać, ale Grozi kiedyś ciągnął podobno chyba 800 kg biełgę. 15 godzin czy 16? Po czym uciekła? Czek to było. Pewnie jest nagranie jakieś, że jedną wyciągnął, a jedną ciągnął i wypuścił. No to są takie czasy. Chociaż u nas karpiarz, to on sobie zdecydowanie lepiej radzi z tymi, z biełgami, on tam szybko wyciąga. Chłopaki, co ciągną te ryby normalnie, to mówię, że jak ktoś tam to mówi, to raczej wie, jak to wyciągnąć szybko. Stosunkowo szybko. Znając mnie, ja bym poszedł, to bym tą rybę. Najpierw bym się jakiś dłuższy czas męczył, później bym spalił, bo bym zerwał. Nie byłoby po temacie. Wiesz, problem jest też, żeby sobie tam tego, nie? Expin tam nie jest potrzebny, nie? A to też są przygotowania, bo trzeba było ogarnąć żywca. Jakiegoś karasie, nie, bardziej okonia. A z tym to jest tragedia.
Żeby to było proste, ale to tak nie jest. Jest co? Bo najczęściej jest tak, że jakbyś chciał łowić żywca, no to ci będą wychodzić 151 gram takie oko, nie? Albo 99. Bo tylko wchodzi w zakresie 100. I teraz nie wiedziałem, którą brać. Tylko wchodzi w zakresie 100 do 150. I tylko taki się liczy na żywca. No i do tego to wiesz, musisz się teraz nastawić, no posiedzieć cały dzień za tym żywcem. Najlepiej, żeby był on żywy. A nie mam zamiaru kupić żywca za golda i inwestować sobie kasy w grę, no bez jaj. To absurd jest, że teraz za złote monety kupować okonie, żeby iść połowić. Ja zgarzę, jeszcze się w miarę łowi pod żywca. Spoko jest pod węgorza, żeby sobie iść i tamten. Wystarczy jedną nockę przed trochę połowić i też się tam jakiś ja zgarzę połowi, ale tak to nie. Tak bierze, nie? Ale to nawet mi dzisiaj jakieś okonie brały, ale wszystkie właśnie w zakresie albo do tych 100, albo powyżej tych 150. Minimalnie, bo minimalnie, ale zawsze o jakieś tam grosze, jakieś gramy zawsze brakuje, nie? Albo za dużo. Dobra, chowam to. Idę to sprzedać. Ile tych okoni natrzaskałem? Na rożku koni. W godzinę tu byłem, tak? Godzinę mam 52 ryby, bawiąc się z powikiem. Tego dźwięku jeszcze nie słyszałem. 30 kg, 31 w trakcie zawodów w pół godziny. Zrobię fotkę. I później może wam coś wyślę, jak będę pamiętał. Haha. Kto był, to coś dostanie. Nie, no właśnie fajnie by było. Już nie mówię, że tamten. No spoty spotami. Ja lubię spoty, bo nagrywam spoty, nie? No to mi to pasuje. Ale fajnie by było, jakby się tam dało troszkę tamten. Uruchomić jakieś ryby, że faktycznie o, podnęciliśmy na leszcza i ten leś się chociaż trochę pojawił w tym miejscu, nie? A tu tak w ogóle nie ma. Jeśli się naprawdę źle trafi, to nic nie będzie, żadna ryba, żaden gatunek się tam nie zjawi. No to tak jest, że jak ktoś już wie, gdzie występuje dana ryba, to jest nieklinicznie dana. Ktoś wie, że tu jest spot, tu i tu i tu. No na tych spotach zawsze jest jakiś gatunek, tylko trzeba trafić jaki. Co my tu mamy? Tego też obniżyli. Od 800 z reguły chcieli. Powiedz mi, nie poinformowali. Według mnie to w tym patchu ostatnio musiało to być. Nie poinformowali w ogóle o tym. Nie widziałem, żeby coś gdzieś było napisane. Tego też obniżyli, żeby czatówki były. To jest nocka węgorzowa, nie? Nocka węgorzowa dała mi 4 srebra. Dobra, a teraz zabawy na tych. Tych nie mam tu. Ale tu obniżyli. Wydaje mi się, że tu było 800 gram zawsze. Tu chyba też było wymagane zawsze 800. Także to pozmniejszali. Tego jednego miałem, czyli miał tu 13 za te zabawy nocne. Płotek miałem mało. Chyba tą jedną.
To byłoby na tyle tutaj. I teraz tutaj ile tego będzie? Sam spławik. 50 ryb. 160. Łowiąc, bawiąc się spławikiem. Myślę, że miałbym więcej tych ryb, jakbym miał ten spławik założony na początku. Te piórkowe. Jednak to były za ciężkie. Chociaż lepiej widać na nich fajnie branie, nie? Miałem ten, tak, pęczak. Pęczaki to były takie, ten haczyk, ale według mnie on się nie bardzo nadaje, on się bardziej nadaje pod tego, pod mięso. I ten czerwony, wczoraj miałem, jak nagrywałem tego spota, to miałem 4-kilogramowego leszcza na ten haczyk. No i te normalne, jeszcze można byłoby założyć te takie, no te. Tylko jedynki, nie? Cel dwunastki. Cel dwunastki, albo można byłoby założyć te normalnie S4, S1. Te też. Też powinno dobrze wchodzić. No i tam dajesz 1,10 m, 1,30 m gruntu. Dobra, to dzięki za dzisiaj, dzięki za łapki w górę. Ja będę kończył, bo jeszcze mam robotę do zrobienia. Muszę filmik zmontować, jeszcze muszę tam przy komputerach pokombinować. 0,950. To tu było, tu pójdziesz, tu w tym A4. Taki pomost. Wczoraj wrzuciłem na tym, na MJ Playu, na głównym kanale, to jak spot był. Tam do nagrania bawiłem się jednym batem tylko. Dobra. Narka wszystkim.